Dzień dobry, cześć i witajcie. Słuchajcie, dzisiejszy temacik będzie dotyczył ogrzewania z samochodu, więc jeżeli na ten film natrafiliście, prawdopodobnie z ogrzewaniem pojazdu macie problem. Więc nim podejdę do tego zagadnienia, jeżeli jeszcze nie rozebraliście połowy samochodu, nie wymieniliście kupę części, nie zainwestowaliście całego portfela, być może warto będzie ten film oglądnąć i sprawdzić u siebie to, bo prawdopodobnie możecie mieć tego typu problem, który uratuje naprawdę wasze portfele, a przede wszystkim wasz chłodny tyłek w zimne dni. Ale dobra, do setna. Główny problem, jaki się pojawia, zaczyna się zawsze w zimie. Ktoś kupuje pojazd w lecie, nie ma żadnych problemów, jeździ wszystko ładnie, pięknie. Czasem gdzieś tam temperaturę zbyt łapie na spalinach, wyrzuca błąd jakiejś sondy, jakiegoś czujnika ciśnienia i tak dalej. Ale na tym się dzisiaj nie skupiamy. Przyjmiemy założenie, ktoś kupił pojazd na jesieni. No i minęło parę miesięcy, przyszedł wielki mróz. Oczywiście ogrzewanie w pojeździe jakieś tam było i nagle się skończyło. Właśnie, skończyło się. Więc zaczyna się od czego? Zaczyna się w pierwszej kolejności, znając życie, od sprawdzenia płynu. Jak jest płyn w układzie, no ktoś tam może doradzić, wymieńcie sobie płyn na lepszy. Na dobry, bo wiadomo, że płyn glikol podnosi temperaturę wrzenia, więc on też jest bazowym czynnikiem, jeśli chodzi o układ ogrzewania. Ale to nic czasem nie daje, więc ktoś tam przechodzi dalej. No w pierwszej kolejności, co trzeba wymienić? Panie szanowny, trzeba wymienić termostat. No i bach, kupiliśmy termostat. Czasem zdarzy się, że ten termostat nie zrobił nam roboty, więc padło hasło, trzeba kupić oryginalny. Oryginalny kosztuje o wiele drożej. Okazuje się, że też niewiele mógł wskórać. Czasem zdarzy się sytuacja, że ktoś tam ustali sobie, że w danym jego pojeździe jest dodatkowy, drugi zamontowany termostat, zwany termostatem małym, który jest na obiegu chłodzenia oleju, czyli na chłodniczce oleju, ale przyjmijmy założenie, że po wymianie jego również się nic nie zmieniło. Więc później pada hasło, że pewnie nagrzewnica jest zapchana. No jak oglądaliście już jakiś tam filmik mój, to wiecie, w jaki sposób nagrzewnicę można sprawdzić w samochodzie, żeby niekoniecznie nagrzewnicę demontować, ale najprościej wiadomo jak sprawdzić. Otworzyć maskę, no nie w takim pojeździe oczywiście, bo to nie jest pojazd, o którym mowa, ani nie bierze udziału w filmie, oprócz tego, że go widzicie. Ktoś otwiera maskę, bo tak możecie zrobić, jeżeli macie dwa węże ciepłe, no to wiadomo, że to ogrzewanie powinno być, ale zaczynają się robić problemy, jak zaczyna mróz bardziej doskwierać. Wtedy jedziemy, potrzebujemy dłuższej chwili i objaw, jaki się zdarza, to jest taki. Jedziemy delikatną jazdą. Co znaczy delikatną? To jest pojęcie względne. No przyjmijmy, jedziemy z średnią prędkością, jest zima, jest ślisko, więc lecimy sobie 60, 70, 80 na godzinę. Na powiedzmy biegu takim, jak jest dedykowany pod dane obroty. No i okazuje się, że tego ogrzewania nie mamy, bądź ono jest bardzo znikome. Natomiast ogrzewanie zaczyna się pojawiać, jak przebutujemy samochód. Czyli przeciśniemy go bardzo mocno, damy mu przysłowiowo po garach, wtedy zaczyna się pojawiać ogrzewanie, ale w momencie, gdy my zaczynamy zwalniać z tej prędkości, to ogrzewanie się zmniejsza. No właśnie. I dzisiejszym tematem właśnie się takim zajmiemy. Jest to temat nie wzięty z teorii, tylko wzięty z praktyki. Otóż w pojeździe, więc ten pominiemy, usuwamy go na filmie. Nie byłeś już, nie byłeś i nie będziesz potrzebny. Więc tak, zajmiemy się dzisiaj takim malutkim bzdetem, jakim jest armata. No słuchajcie, to nie jest armata, ani bomba, ani rakieta. Mamy tutaj zawór EGR, no i ktoś teraz jak zobaczy ten film i powie, no co ty chłopie będziesz pieprzył głupoty, za przeproszenie mówiąc, że EGR będzie miał wpływ na nasze ogrzewanie w pojeździe. No właśnie, no i jak się okazuje, w pojeździe, w którym zostały wymienione jeden termostat, drugi termostat, wymieniona nagrzewnica,
Ogrzewanie jak nie mogło wrócić przy delikatnej jeździe, tak nie wróciło. No i do sedna sprawy, po zrobieniu doktoratu na pojeździe została ustalona pewna część, która została przez poprzednika, że tak powiem, może nie schrzeniona, tylko zmodyfikowana, co spowodowało zmniejszenie czarnych spalin w komorze silnika. Ale to nie do końca miało wpływ na to. Dlaczego? Tak jak widzicie, chłodniczka spalin ma dwa kanały wejściowe do wody. Jest kanał wejściowy i kanał wyjściowy. Więc chłodniczka nasza spalin ma dwa zadania. Jak sama nazwa, chłodniczka spalin. Czyli ochładza nam spaliny, które trafiają z powrotem do komory silnika, które powodują zmniejszenie temperatury spalin. Ale, jak wiecie, żeby chłodniczka mogła stać się nagrzewnicą wody, bo wiecie, obieg wody jest jak najbardziej, jeżeli jest wszystko układ drożny, nagrzewnica drożna, ta woda sobie przez tą chłodniczkę naszą przepływa. Nazywa się to chłodniczka, a że ona w pełni funkcję również takiego dogrzewacza, to jest odrębna sprawa. A dlaczego pełni funkcję dogrzewacza? Otóż sytuacja wygląda w ten sposób, że jak jedziemy delikatną jazdą, nasz EGR, przyjmijmy założenie, że jest uchylony w zależności od obciążenia, w zależności od temperatury, bo to niestety ma znaczenie, ale przyjmijmy takie założenie, że otwarte jest w 40%. Czyli ten zawór tutaj, który jest, jest uchylony w takim stopniu, że 40% tego otwarcia zostało wyciśnięte przez zawór i w ten czas te spaliny przelatują sobie tędy. Jednocześnie, jak wiecie bardzo dobrze, temperatura spalin zaczyna się, wiadomo, zmniejszać, ponieważ EGR się uchylił. Ale temperatura nie zostaje zmniejszana w zimie, bo jak jest minus 15, to wierzcie mi, że powietrze, które jest zasysane, już jest o wiele chłodniejsze, więc ono tutaj takiego wpływu później już nie ma, żebyśmy go musieli schładzać, no chyba, że gdzieś się ktoś tam zakopał, czy przycisnął bardzo mocno samochód. Natomiast ta chłodniczka przy delikatnej naszej jeździe, jak zostają zmniejszone dawki do tego etapu, żeby samochód nasz jak najbardziej, najmniej palił, był najbardziej ekonomiczny, w ten czas przez naszą tutaj tą chłodniczkę przelatują spaliny, które również mają wpływ na ogrzanie cieczy, która przepływa. No i tak jak widzicie, to coś jest całe ładne, piękne, ale to nie dotyczy uszkodzenia tego, tylko bzdurnej osoby, która za przeproszeniem do czegoś takiego założyła, teraz widzicie, takie coś. Oprócz tego siedziały sobie dwie uszczelki. Jedna uszczelka i druga uszczelka. Siedziało sobie to coś, czyli była zamontowana zaślepka. No i jak się to miało to do całości? No właśnie. Jak się miało do całości? Tu od tej strony zamontowana była, wy tego nie widzicie, o tu. Zamontowana była przekładka, czyli jak to można by było nazwać, powiedzmy, zaślepka EGR-a. O, tak przyjmijmy, że jest to prawidłowa nazwa, chociaż ciężko powiedzieć, czy to jest zaślepka EGR-a, ponieważ ona chłodniczkę zaślepiała i to było przykręcone tutaj. Ja ją wyczyściłem, bo wierzcie mi, że to było pieraństwo bardzo czarne. W każdym razie uniemożliwiało przepływ spalin do komory dalszej. Więc jeżeli te spaliny nie mogły się przedostawać przez tą chłodniczkę spalin, to jednocześnie te spaliny nie mogły dogrzewać tutaj tego. Początek filmu u mnie, który został niestety schrzaniony, bo karta złapała jakiś błąd, pokazywał, jak próbowałem namierzyć to ogrzewanie. Niestety nie zobaczycie już tego, dlatego że jeżeli ten film teraz oglądacie, to tylko dlatego, że nagrałem dalszą część na nowej karcie, która pokazuje wam właśnie, co w tym pojeździe zostało schrzanione. I być może sytuacja jest tego typu, że wy, posiadając pojazd głównie diesla, bo głównie w dieslach takie coś występuje, nie mówię, że w benzyniakach nie, natomiast bardzo często problem właśnie pojawia się w dieslach i każdy się zastanawia, no jak to jest możliwe? Pojazd jedzie, temperatura silnika jest uzyskana, jest 90 stopni, a mimo to pojazd nie grzeje. Także słuchajcie, warto jest naprawdę skontrolować rzecz taką, czy oby ktoś na pewno nie zaślepił waszego EGR-a. I jest jeszcze jeden temat. Wiadomo, że
bardzo ważne jest to, gdzie zostało to jeszcze założone. Może nie jest to ważne, tylko ma to sens pod kątem technicznym dla silnika. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ktoś zamontował na wyjściu, powiedzmy już EGR-a, tutaj gdzie się dostają spaliny do komory z powrotem silnika, no to chwała, tworzy się puszka, choć też nie do końca, bo jakbyśmy sobie narysowali na przykład puszkę, powiedzmy, że jest nasza puszka narysowana i tu wlatują sobie spaliny, nie? Nie wiem, być może wy to widzicie, tu wlatują sobie spaliny, te spaliny ogrzewają nasze dwie tutaj rureczki, które sobie lecą. Ale co w ten czas, jeżeli ja wstawię tu zaślepkę? No nic. Po prostu nie dzieje się totalnie nic, dlatego że spaliny nie są w stanie się dostać do tego ustrojstwa, nie są w stanie spełnić swojej roli jako dwuczęściowa rzecz, czyli najpierw schładzanie spalin, które i tak z czasem powodują podniesienie temperatury, bo wiadomo, że ta temperatura w pewnym momencie zaczyna cieczy się podnosić, a jeżeli zaczyna cieczy się podnosić, to jednocześnie nasz silnik szybciej uzyskuje temperaturę. Ale jeżeli ktoś by założył tutaj zaślepkę, no to ktoś by powiedział tak, no dobra, jest zaślepiony, tu mamy EGR-a, tu siedzi nasz zawór EGR, który się otwiera, więc tutaj do tego dochodzi. Tak, teoretycznie dochodzi, ale co się dzieje? Te spaliny zostają duszone w środku, nie ma swobodnego przepływu, a jak wiecie bardzo dobrze, gorące powietrze, które się rozpręża, będzie powodowało wypychanie tych spalin z powrotem tu. I mimo, że temperatura ich jakaś tam jest, to nie ma swobodnego przepływu przy delikatnej jeździe i w ten czas następuje to, że nasz silnik nie jest w stanie dogrzać naszego układu chłodzenia, a głównie nas, dlatego że z takiej właśnie chłodniczki, którą widzicie, leci obieg bezpośrednio już na... bezpośrednio obieg leci na naszą nagrzewnicę do naszej komory, do naszej, kurczę, no nie komory, tylko do wewnątrz pojazdu, która leci. Lecą sobie dwie rurki, więc jedna sobie wchodzi, potem druga sobie wylatuje. Więc w ten czas już wiecie, że ta woda będzie niedogrzana. Także jeżeli ktoś wam założy zaślepkę tu, no to jeszcze przyjmijmy założenie, że gdzieś coś się dostanie. Ale jeżeli niestety jest zaślepiona całkowicie, tak jak pokazuję tutaj, zaślepiona, kurczę, cała ta chłodniczka, no to w ten czas te spaliny w ogóle się nie dostają, w ogóle nie dogrzewają, więc tylko tyle, co silnik uzyskał temperatury, tyle będzie grzał. Ja wiem, że z tego filmu niektórzy się będą śmiali, ci, co nie dowierzają. Natomiast bardzo często, gęsto jest tak. Ktoś pierwszy co zrobi, no układ EGR-a powoduje świrowanie, głupoty w samochodzie, więc co sobie zrobi? Wyłączy sobie tego EGR-a albo wstawi sobie, kupi sobie jakąś zaślepkę, pewnie jest to gdzieś dostępne w sieci, skoro to sobie gdzieś ktoś zamontował. No i chwała, że zamontował, bo ja to zdemontowałem. Chłodniczka jest założona, oczywiście druga, bo taką możliwość miałem. I pojazd odzyskał ogrzewanie. Bynajmniej po przejechaniu kilometra już zaczyna być czuć, że coś tego ciepła zaczyna lecieć, a nie, kurczę, po przejechaniu 10 km, no coś tam zaczęło grzać, ale na wysokich obrotach jadąc, a na niskich obrotach nie. I często gęsto jest tak, że ktoś podejmuje radykalną decyzję, należy wymienić pompę wodną, bo pewnie pompa wody siedzi. No tak, tylko gdyby pompa wody siedziała, nie byłoby obiegu. Racjonalne jest to możliwe, że nie byłoby też ogrzewania, bo w układzie ciśnieniowym nie miałoby co by tego ciśnienia pchnąć w naszą nagrzewnicę, ale nasz silnik łapałby temperaturę, więc jeżeli nasz silnik temperatury nie łapie, to tym bardziej nie złapie nasza nagrzewnica, która ma chłodniejszą ciecz, jak znajduje się na przykład temperatura oleju. Także będziecie wiedzieli, co ewentualnie możecie sprawdzić. Jeżeli sprawdziliście wszystko, a nie sprawdziliście jeszcze tego, to naprawdę sprawdźcie, bo może uratować wam to naprawdę portfele, no i w szczególności waszą miłą jazdę w ciepełku, które płynie. Także póki co na razie dziękuję za oglądnięty film. Jak macie jakieś komentarze, spostrzeżenia, trafi się wam przypadek, w którym faktycznie miało mi to miejsce, że po zaślepieniu tego EGR-a wyszło, że ogrzewania nie ma, bądź wy stwierdziliście, że mieliście zaślepionego EGR-a, naprawdę odłączcie go, a przekonacie się, że wasz samochód odzyska z powrotem ogrzewanie, a wy będziecie cieszyli się ciepłem pojazdu. Nie mówię, jaki to jest pojazd, bo być może wy już sami wiecie, oglądając film. W każdym bądź razie
Do zobaczenia w następnym filmie. Póki co, na razie dziękuję za oglądnięty film. Jeżeli straciliście czas, oby się Wam to odbiło na cieple, którego nie będziecie już tracili. Do zobaczenia. Cześć. Pozwoliłem sobie Was jeszcze zatrzymać na koniec, więc ci, co byli, wytrwali, no to to zobaczą. Tu wewnątrz tego znajduje się taka ceramika, która działa w dwie strony. Na zimnym silniku spaliny przelatujące ogrzewają całe to ustrojstwo wewnętrzne, przez co ciecz przepływająca przez ten układ jest jednocześnie ogrzewana, a później, jak temperatura już jest wysoka, to po otwarciu układu EGR, czyli tego zaworu, tego, który jest na końcu tutaj, w tym, po otwarciu tego zaworu, czyli przyjmijmy tak, jak już na filmie przyjęliśmy 40%, wtedy to coś pełni rolę obniżenia temperatury spalin. No ale ktoś powie, no chłopie, przecież układ EGR nie obniża temperatury spalin, ani chłodniczka. Chłodniczka obniża temperaturę spalin, ale na jakiej zasadzie to działa? Więc żeby się nie posypały krytyki, od razu powiem. Po uchyleniu zaworu EGR, czyli jak jedziemy sobie spokojną jazdą i przyjmijmy to, tak jak już powiedziałem na początku filmu, 40%, to mogą być około, bo to w zależności od obciążenia. W ten czas spaliny, wracając z powrotem do komory silnika, powodują to, że ilość tlenu dostarczana do komory silnika jest mniejsza, ponieważ spaliny do tej komory spalania z powrotem wracają, przez to cały proces temperatury spalania ma niższą tą temperaturę, bo jest mniejsza ilość tlenu. To tak jak proste, jak z ogniskiem. Jak ognisko się pali i dostarczymy mu więcej tlenu, to w ten czas ogień ma wyższą temperaturę, jest większy ogień. Właśnie tak to właśnie wygląda. A jeżeli jest mniejsza ilość tlenu, czyli tak jak w przypadku silnika, mniejsza ilość tlenu ze względu na to, że spaliny dopływają do komory silnika, jak i te powietrze zasysane. A dlaczego to jest chłodniczka spalin? Bo ona musi być chłodniczką spalin. Dlaczego? Ponieważ spaliny nie mogą być dostarczone o zbyt wysokiej temperaturze do komory spalania, do cylindrów. Chociażby dlaczego? Może nie dlaczego, tylko poruszymy temat taki. W samochodzie zamontowany intercooler. Co robi intercooler? To jest chłodniczka, która powoduje schłodzenie powietrza, które dostaje się bezpośrednio do komór, czyli do kolektora ssącego. Obniża chłodniczka temperaturę powietrza, żeby powietrze zbyt gorące nie dostawało, bo tak jak wiecie, zbyt gorące powietrze wcale dobrego procesu podczas spalania nie ma. Ale to kiedyś poruszymy gdzieś tam na filmie odnośnie zaworu wodnego, takiego wtrysku wodnego do zamontowania, bo takie coś mam zamontowane. Kurczę, wybiłem się z tematu. Natomiast wracając z powrotem do tematu chłodniczki spalin. Spaliny zbyt gorące, które byłyby dostarczone, również zaburzałyby proces spalania. Dlatego to jest chłodniczka spalin, ale nie, że ona obniża temperaturę spalin w rurze wydechowej, tylko gorące spaliny, które wracają z powrotem do komory spalania poprzez kolektor ssący, muszą zostać obniżone, czyli ta temperatura tych spalin musi zostać obniżona. Chociażby przekonaliście się już na którymś tam filmiku, że jak układ chłodniczki, który odpowiada bezpośrednio, czyli naszej nagrzewnicy w pojeździe, jest zapchany, to w ten czas taka chłodniczka spalin już pełni mniejszą rolę, dlatego że ona nie jest w stanie tych spalin schłodzić, przez co zadymienie w samochodzie naprawdę jest większe. Co już świadczy o tym, że to coś musi być drożne, czyli układ chłodzenia w cieczy musi być drożny, i w ten czas wszystko zaczyna pracować. No, także jeżeli ktoś zapyta i powie, chłopie, nie wiesz, po co jest EGR, wiem, po co jest EGR i w jaki sposób to działa. Jeżeli udało mi się wytłumaczyć, to super, a jeżeli nie, to piszcie, to Wam po prostu wytłumaczę jeszcze. Czego ewentualnie nie powiedziałem, bo no, wszystkiego nie da się pamiętać, żeby wszystko przekazać. Także póki co, na razie, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.